historyczny obrazek. To pierwsza turbina wiatrowa w polskiej części Morza Bałtyckiego. Zaledwie jedna godzina pracy takiej turbiny wyprodukuje energię, dzięki której pociąg przejdzie prawie 600 km. Wygeneruje energię dla 3 gospodarstw domowych na cały rok. Cała farma pokryje 3% zapotrzebowanie energetyczne dla całej Polski. Jest to możliwe dzięki potężnym gabarytom farmy wiatrowej Baltic Power. Każda z 76 turbin będzie wyższa od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Tak zwana powierzchnia zamiatania turbin to prawie 44 tysiące metrów kwadratowych. To około 6 boisk piłkarskich. Turbiny, o których mówimy, to najnowocześniejsze i najpotężniejsze tego typu urządzenia w Europie. Moc każdej turbiny to 15 MW. To tyle, ile wynosi moc niektórych lądowych farm wiatrowych. Prędkość łopaty może osiągać nawet 396 km na godzinę. To ponad 100 km na godzinę więcej niż moja łódź. Zobaczmy, jak szybki postęp technologiczny obserwujemy w świecie morskiej energetyki wiatrowej. Otwarta w 2013 roku farma London Array ma aż 175 turbin, czyli prawie 100 więcej niż Baltic Power. Jednak jej moc to 630 MW, czyli 2 razy mniej niż nasza farma. To dobry moment, żeby obalić kilka mitów o naszych turbinach. Są nowe, nie są używane. Są duńskie, niektóre elementy są produkowane w Polsce, na przykład w Szczecinie. Wydatek energetyczny, czyli energia włożona w produkcję każdej turbiny, zwróci się 27-krotnie. Ślad węglowy energii wyprodukowanej przez naszą farmę wiatrową jest porównywalny do elektrowni atomowej, a nawet niższy. Wiatraki nadają się do recyklingu, obecnie nawet w 82%. Instalacja takiej farmy to potężne wyzwanie logistyczne. Zobaczmy, co udało nam się zrobić od początku tego roku. Wielki pływający młot rozpoczął wbijanie monopali w dno Bałtyku. Kolejny statek montuje na nich tak zwane elementy przejściowe. Budujemy lądową stację elektroenergetyczną w Choczewie. Otworzyliśmy bazę serwisową w Łebie. Na naszym morskim placu budowy jest też ten kolos, statek instalacyjny. Jego zadaniem jest dostarczenie wież, gondoli i łopat. Ale to nie wszystko. Na pełnym morzu statek staje na swoich 6 nogach i rozpoczyna się montaż turbiny. Cała operacja trwa około 24 godzin. Bałtyk to jedno z najlepszych miejsc na świecie dla morskich farm wiatrowych. Nie jest ani zbyt słony, ani zbyt głęboki i ma stały przepływ wiatru. To właśnie dlatego na Bałtyku ma powstać ponad 18 gigawatów mocy. Wybudowanie farmy Baltic Power to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych, jakie można sobie wyobrazić w energetyce. W dodatku robimy to jako pierwsi w Polsce. Aby móc budować, musimy trafić w odpowiednie okienko pogodowe. Nie może zbyt mocno wiać, a na Bałtyku wieje prawie cały czas. To dobrze i źle. Źle, bo statki nie mogą pracować w zbyt wiecznych warunkach. A dobrze, bo oznacza, że budujemy w dobrym miejscu. O brak wiatru, a co za tym idzie produkcji energii, nie musimy się tu martwić. Energia jutra zaczyna się dziś.